Szła ci ochota? Tylko z kostuchą będzie gadał. Co wam zrobił ten człowiek? Ten? Nic. Do wsi jeno zaszedł, sygnet na chleba wymienił. Ale u nas jadła nie ma. Przez czarnych. Stratowali pola, zrabowali spichrze, spalili sady. No, to zamiast chleba dostanie... Ludzie! Czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem! Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka! Weźcie wszystko, co mam, ale życie dar... Puśćcie go. I co, może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przysposobić. Czarni nam nie okazali litości. To i od nas jej nie zaznają. Prób-
próbowałem po dobroci, to teraz spróbuję siłą. Przyszła ci ochota? Dziękuję! Gdyby nie ty... Gdyby nie ja, zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak! Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko. Dziewczynka. Dałem jej na imię Beatrice, po babce. Czemu mi pomogłeś? Bo to było mniejsze zło, chyba. Idź już. I trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz Jarugi. No. Rozejrzyj się, może coś wybiorę.
Bywaj. To masz przejebane. Jedziemy! Yeah!
skończy to. Tak skurwysyna! No to masz przejebane! No dalej! Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Pokaż mi swoje towary. Thank you.
nie... Ja tam ciekawa nie jestem, ale jak mówię, posłucham. Chcą z mora do domicy. A ja dziś dostałem pańki chleba! Ale upiór nic nie tłumaczy. Nie mówcie już nic. Amulecik Bezoar możesz... Amulecik? Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerkowe. Bywaj. Kupuj! Chciałbym. Bywaj. Podobno jak z czosnku napchać każdy otwór, to zmora żadna nie podróżuje. Prędze, prędze, węże! Piorun uderzył w kasztę? Ludziska! Ludziska! Kasztel się pali! Uciekaj tam! Osin! Gdzie jest Osin? Widział go ktoś? Chyba dostaj niszę. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! Yeah.
Kyle domu. Muszę się śpieszyć. Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść! Powała się zwaliła! Idę po ciebie! Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekło od ciebie, tak było? Urzesz, chuju! No dalej! Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid! Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem.
Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło! Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim je odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej. Aby spuścić dwora. Zmierz się ze mną! Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan. O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może. Wstawaj do walki! No! Ile mam czekać? Dość! Litości! Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy!
przyszła ci ochota? Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika. Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił Rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Ciągle jeszcze możesz pokonać kowala. To niby ten Wiedźmak dziworą? Za jakie krzywy bogowie skarabili tego kochania? Witajcie. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Bywaj. Witajcie. Bywaj. Chyba mam świeżo. O co poszło? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Skrzyp, skrzyp, sznurze, tańczą. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku całej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co jak głupi, na potwory wiedźmin potrzebny. Porozmawiajmy o nagrodzie. No, o ciupinkę przesadziliście, ale już widzę, że się dogadamy. Dobrze się targować, to też sztuka. No! To uczciwa cena, jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Jedziemy!
Medalion drży. To miejsce mocy. Rozkopały groby, a smród rozkładu zwabił dzikie psy. Ale ani góle, ani psy nie porywają dzieci. Rozgrzebany bez użycia narzędzi.
Rozgrzebane motyką? Nie, widać ślady szponów. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten sam. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce. Potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe. Wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Proponuję partyjkę gwinta. Ale płaczą nad naszym losem. Czego? Pokaż mi swoje towary. Bywaj.
Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć... Wołają mnie Radko. Piszę się na to. Nic pisać nie... No, jesteś wreszcie. Zasady... To z kim chcesz się... Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czyż gram z kurwa. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda! Ładnie, ładnie. To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź. Uszanowanie, siwy. To z kim chcesz się... Zobaczymy, jak to jest skopać żelazną żyć. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładów. Ida! Tempo, tempo! Szybciej, Wojciech, szybciej! To jabłka potem dostaniesz! Jedziemy! Ładnie, ładnie. Widać nie tylko na pod... To jak będzie? Ścigasz się, czy... Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Uszanowanie, siwy. To z kim chcesz się... Tym razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda. Przejedziesz się. Ładnie, ładnie. Widać nie tylko...
dalej! Ile mam czekać? Ile mam czekać? I co paskudnie? Yeah.
grzyby wczoraj. Do lasu? Same? No wiesz, u nas jest wiele kontów. Czego? Pokaż mi. Bywaj. Sławka ciągle słabuje. Czoło ma jak piec gorący. Malacki. Sióstr trzeba ją zabrać. Chyba. Kim za pomoc zapłacę? Wiesz, ja odnowuję tylko super skoń. Słabo wyglądasz. Zdrowa. Skuteczna broń dla... Jeżeli będzie... Skut! Pokaż swoje wyroby. Bywaj. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki niech wykopie własne. No i przyszła. Kończmy to. Ah!
Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A, nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. Mam czekać. Pani pomoże. Krowina charczy i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu.
albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Pani dzisiaj niełaskawa. Jest tu ktoś? No i gdzie ona się podziała? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Takich cacek nie widuje się w Velen. Ma silną aurę. To artefakt, albo... Tutaj zniknęła. Ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Witaj, Wiedźminie. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był?
O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? 3 kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już cię nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elfi czarodziej. Co elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Nie mogę ruszać od razu. W takim razie spotkajmy się na miejscu. Będę czekała na ciebie przy wejściu do jaskini na północ od wsi pod Gaję. Gdzie się tak śpieszycie? A kto córkę barona znajdzie, jego na...